Twoja wygrana walka z chorobą nowotworową dodała ci też siłę? Jak na dzisiaj pewno. Patrzysz po perspektywie ponad dekady? Też były plotki, że wiesz, że to są kłamstwa, że sobie to wymyśliłam i tak dalej. A wiesz, ciężko jest mówić o rzeczach, to jeszcze dotyczyło, wiesz, spraw kobiecych. Ja miałam jakieś plany, że chciałam mieć rodzeństwo dla swojego syna i tak dalej. A potem się okazało, że nie, że muszę mieć po prostu operację, która mnie pozbawi po prostu narządów kobiecych i trudno, wiesz. No. Było to dla mnie bardzo bolesne, słuchaj, bardzo. Dlatego, że też w tym czasie byłam sama i praktycznie nikomu o tym nie mówiłam, dlatego że byłam tak zaszczuta jako osoba, która żyje na świeczniku, że bałam się, że zostanie to rozdmuchane. Mój syn tak naprawdę chodził wtedy już chyba do szkoły podstawowej. Tak, do szkoły podstawowej. Wszystko, co się działo, ja pamiętam, był taki moment, nawet żebyś mnie zrozumiał, że ja gdzieś byłam na jakiejś próbie i to było tak, że nagrałam wtedy wspólną piosenkę z Garu i on mnie przytulił i mnie pocałował. I Adaś wrócił ze szkoły z płaczem i powiedział, bo wszyscy mi dokuczają, że twoja mama się całowała z Garu. Ja widziałam, jak to się na nim odbija. I on mi powiedział, bo ja nie chcę być sławny, tak jak ty i tata. I dlaczego o mnie mówią?